Na przestrzeni ostatnich tygodni coraz więcej mówi się o nowej kryptowalucie, Chia, którą wydobywa się udostępniając przestrzeń dyskową zamiast moc obliczeniową. W zasadzie ciężko było o niej nie słyszeć, gdyż każda strona związana z komputerami trąbi o niej co chwila. A skoro mam już serię 1,5-terabajtowych dysków, dlaczego by nie spróbować? Wydobywanie, czy raczej uprawianie chia jest podzielone na dwa podstawowe etapy. Plotting, czyli tworzenie działki. W tej fazie tworzony jest plik, który później będzie wykorzystywany do uprawienia XCH. Chociaż długoterminowo zabawa z chia nie wymaga dużej mocy obliczeniowej czy szybkich dysków, to będą one bardzo przydatne na starcie. Tworzenie działki jest bowiem bardzo czasochłonne i przy dobrych wiatrach wygenerowanie jednego, najmniejszego możliwego 100-gigabajtowego przydziału zajmie co najmniej kilka godzin, nawet na dobrym sprzęcie. Minęły 2 godziny, plotowanie jest dopiero na 6%. Jutro spróbuję to jakoś przyspieszyć, jak na razie wyłączam peceta, gdyż w tym tempie szybciej doczekam się kart graficznych w normalnych cenach niż zacznę farmić. Wymyśliłem coś takiego. W GUI Chia można dodać dwa dyski tymczasowe, więc jako pierwszy dodam RAM disk, a jako drugi SSD z wczoraj. RAM disk to jest jeden wielki niewypał. Pomimo sporej prędkości przez niedobór miejsca dalej plotujemy w tempie żółwia. Mam jednak asa w rękawie. Połączymy te dwa dyski w RAID 0. Może to coś pomoże. Jest już druga w nocy. Plotowanie trwa od dobrych kilku godzin i dalej jesteśmy na marnych 13%. Idę spać. Mam nadzieję, że rano będę mile zaskoczony. Przynajmniej coś się dzieje. Zostawmy go na dłużej. Przypomniałem sobie, że mam dostęp ze szkoły do Azura, więc być może Ziony i SSD-ki Microsoftu pomogą nieco przyspieszyć cały proces. A do dyspozycji mamy 4 rdzenie i 1,5 TB SSD. Oczywiście coś musiało pójść nie tak. Już powoli tracę siły. Chciałem sprawdzić klucz swojego portfela, więc odświeżyłem program i teraz kółko się kręci i nie może się dokręcić. Na dodatek, przez to, że jestem jełopem, po tym jak zwiesiłem instancję w Azurze, zrobiłem dokładnie to samo z maszyną lokalną. Wiecie co, mam dość, szkoda mi prądu, wyłączam to wszystko w cholerę. Zostawiłem jednak Azura. Po paru godzinach i ponownym odświeżeniu, wszystko wróciło do normy. Wow, nie spodziewałem się, że jeden marny 100-gigabajtowy plot zajmie tak dużo czasu. Teraz muszę go jeszcze skopiować do siebie, bo zaraz skończy mi się kredyt na utrzymanie tego VM-a. Drugim etapem uprawiania chia jest samouprawianie. Dopiero kiedy dojdziemy do tej fazy, mamy szansę na upolowanie monet. Nie wymaga już ona dużej mocy obliczeniowej, ani szybkiego dostępu do danych. A skoro mamy już gotową działkę, to żal jej nie wykorzystać. Dlatego do roboty zaprzęgniemy router serwer. Widzicie ten piękny napis farming? No właśnie, ja też nie. Ten plot od dobrych 10 godzin się synchronizuje. Wiecie co, trudno, poddaję się. Chia mnie pokonała. Z wydobywaniem chia jest jeszcze jeden problem. Nie powstały do tej pory żadne zaufane pule czy baseny, przez to częstotliwość zdobywania monet w dużej mierze zależy od naszego szczęścia. Gdybym był zdesperowany i cierpliwy, z moimi 100 GB przeznaczonymi na uprawę, mogę się spodziewać pierwszej monety za ponad 30 lat.
Jak powstaną pierwsze baseny, może wrócę do tematu. Jak na razie idę sortować złom, gdyż ostatnio całkiem sporo go przybyło.